Prokuratura oskarżyła byłego urzędnika Głogowskiego Ratusza o to, że nie dopełnił swojego obowiązku podczas budowy ulicy Henryka Głogowskiego wraz z przebudową ulicy Kazimierza Wielkiego. W efekcie zatwierdzono faktury wystawione przez wykonawcę dotyczące wykonania 3 warstw drogi, podczas gdy w rzeczywistości położono 2. Miasto straciło na tym ponad 580 tysięcy złotych. Według prokuratury oskarżony miał świadomość, że ilość zużytych materiałów nie jest adekwatna do stanu faktycznego i domagała się roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Zdaniem obrońcy Wydra, tu cytat, był nieostrożny, ale było to działanie nieumyślne. Sąd wydał wyrok. Umarza postępowanie wobec oskarżonego. Materiał ten pozwolił sądowi ustalić, iż oskarżony działał w warunkach winy nieumyślnej. Na korzyść byłego urzędnika przemawiało m.in. to, że w procesie związanym z inwestycją nie uczestniczył od początku, a jak ustalono podczas procesu, cały projekt był niespójny. W ocenie sądu, mając na uwadze jego wyjaśnienia i stwierdzenie, że na myśl mu nie przyszło, iż może być jakaś rozbieżność między tymi wszystkimi częściami składowymi całego projektu, oraz to, że zwyczajowo w czasie realizacji w polu, w terenie on posługiwał się samym takim właśnie projektem budowlanym, który stwierdzał, że mają być położone 2 warstwy, sąd dał wiarę jego wyjaśnieniu. Jan Wydra nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Jak nam powiedział, bardzo mocno przeżywał kolejne rozprawy. Od początku twierdziłem, że nie miałem świadomości i faktycznie tak było, istnienia tego błędu, prawda, tej rozbieżności między projektem budowlanym i kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem. Wyrok nie jest prawomocny. Oskarżyciel publiczny zapowiedział apelację po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku. Jan Wydra zezwolił na publikację jego danych oraz wizerunku.